Kiedy dieta low carb może być lepsza niż keto? Często dostaję takie pytania: nie wiem, czy wybrać dietę keto, czy może wystarczy u mnie low carb, więc dzisiaj porozmawiamy sobie o konkretnej sytuacji mojej podopiecznej z gabinetu dietetycznego, która właśnie chciała przejść na keto, natomiast po konsultacji, po rozmowach zasugerowałam jej low carb i to była lepsza decyzja. Dlaczego? O tym w najnowszym odcinku. Zapraszam. Historia Kasi. Kasia przyszła do mnie. Nie miała na imię Kasia, ale żeby chronić tutaj dane osobowe moich podopiecznych, to będzie to Kasia. Przyszła do mnie jakiś czas temu i powiedziała, że ma problem, ponieważ nie może od jakiegoś czasu schudnąć, a nawet tyje mimo że wydaje jej się, że odżywia się tak jak zawsze, że nie powinna tyć. Co więcej, Kasia odczuwała zmęczenie, senność, ogólne osłabienie i po prostu przez ostatnie miesiące czuła się gorzej. Kiedy przeanalizowałyśmy wyniki badań Kasi, okazało się, że Kasia ma insulinooporność. I wręcz insulina jej na czczo nie była wysoka, ale poposiłkowo w krzywej cukrowej, insulinowej okazało się, że ta insulina wzrasta po godzinie więcej niż pięciokrotnie i po dwóch godzinach dalej utrzymuje się na wysokim poziomie. Czyli jest cały czas dość wysoko, szczególnie po posiłkach węglowodanowych. Co za tym idzie, jeżeli Kasia ma wysoko, wysoki poziom insuliny? Nie, w tym czasie po prostu jej organizm nie chudnie. Nawet jeśli by nie jadła, jeżeli te mm, poziomy insuliny będą się cały czas utrzymywać, no to niestety to jest problem. I właśnie na tym polega głównie ta insulinooporność poposiłkowa, którą nie jest tak łatwo zdiagnozować. Natomiast jeżeli na przykład zjesz posiłek węglowodanowy i odczuwasz po nim senność, zmęczenie, a może nawet zasypiasz, no to jest taki właśnie sygnał, że prawdopodobnie. Tutaj coś dzieje się nie tak, jeżeli chodzi o tą insulinę. Co więcej, w wynikach nam wyszło, że Kasia ma problemy z cholesterolem ma za wysoki cholesterol, zarówno całkowity, jak i LDL. Trójglicerydy były na poziomie 130, więc jeszcze nie tak źle, no ale też te trójglicerydy chcielibyśmy, żeby były poniżej 100. I to był też tak naprawdę problem rodzinny, dziedziczny genetyczny i tak też się bardzo często dzieje. I w poszerzonej diagnostyce okazało się, że mimo tego, że TSH, czyli hormon naszej przysadki mózgowej, było w normie, to FT4 i FT3, czyli te rzeczywiste hormony tarczycy, były w dolnych granicach, co pokazywało, że mamy yy, lekką niedoczynność tarczycy, a jeżeli mamy niedoczynność, no to dodatkowo to spowalnia metabolizm i sprawia, że mogą być trudności z odchudzaniem. A i jeszcze okazało się, że Kasia miała poziom, niski poziom witaminy D3, tylko 24, co też wpływało pośrednio na jej zmęczenie, gorsze samopoczucie. Kasia nie jada mięsa, jada nabiał. Jada jajka, ale nie jada mięsa, ryby w małej ilości. No i właśnie Kasia chciała przejść na keto, ale chciała to zrobić ze specjalistą, a nie sama. To o co poprosiłam Kasię, to żeby zmierzyła sobie też poziomy glikemii. Po tych posiłkach, które u niej y, występowały często, Kasia jadła, w momencie kiedy się do mnie zgłosiła, naprawdę dużo nabiału i co się okazało, że po tym nabiale niestety ta, ta glukoza idzie w górę. Y, nabiał ma y, wysoki indeks insulinowy, też nie każdy nabiał, np. Na ser taki długodejrzewający typu cheddar czy parmezan nie ma takiego wysokiego indeksu, ale niestety takie serki twarogowe... Czy mleko no mają wysoki indeks insulinowy, więc właśnie u osób, które mają problem z insulinoopornością, może to być problem. Więc musiałyśmy zmniejszyć ilość tego problematycznego nabiału w diecie. Co więcej, oczywiście od razu dopasowałyśmy dawkę witaminy D3 i Kasia zaczęła ją suplementować, a pod kątem niedoczynności tarczycy. Też wdrożyłyśmy taki trzymiesięczny protokół suplementacyjny, bo bardzo często taka tak zwana trzeciorzędowa niedoczynność tarczycy, gdzie TSH jest w normie, jest też może być spowodowana niedoborami pewnych pierwiastków, m.in. jodu, selenu, cynku. Dlaczego zasugerowałam Kasi nie dietę Keto, a dietę low carb? Dlatego, że e, przeważyły tutaj tak naprawdę preferencje żywieniowe, bo Idealna dieta dla Ciebie to nie jest taka dieta, którą po prostu ja rozpiszę, wymyślę i wiem, że ona jest najlepsza, i Ty na przykład zaczniesz ją stosować, i po tygodniu, dwóch, czy nawet po miesiącu stwierdzisz, że no nie dasz rady dłużej, bo po prostu Ci to nie odpowiada, nie jest to zgodne z, twoim, nie wiem, z Twoimi smakami, ze stylem życia, przyzwyczajeniami itd., itd. Tylko taka, którą właśnie możesz stosować w długim okresie czasu. Kasia, przez to, że nie jadła, nie, nie lubi mięsa i musiała też odstawić na, na biał, który też był u niej źródłem białka. no to pozostało nam tak naprawdę bardzo mało y, opcji białka w diecie. a jeżeli Kasia chce chudnąć, to tutaj ta podaż białka jest istotna. wyliczyłyśmy, że to będzie około 100 gramów y, białka na dzień. to wcale nie mało. a już za dużo, patrząc na to, że Kasia miała ograniczone możliwości doboru tych produktów bogatych w białko, jeżeli po prostu chciałyśmy, żeby ta dieta też nie była monotonna i żeby Kasia nie jadła ciągle tego samego. Co więcej, bardzo ważne było, żeby Kasia też właśnie nie jadła dużej ilości tłuszczów nasyconych i tutaj to nam pomogło przy eliminacji nabiału, który też Tłusty nabiał jest bogaty w tłuszcze nasycone, ponieważ przy wysokich poziomach cholesterolu HDL-u, yy, cholesterolu całkowitego, no niestety tłuszcze nasycone mogą jeszcze bardziej te poziomy podnosić, a dla mnie zawsze jakby nadrzędne jest to, żeby zadbać o zdrowie tak długofalowo udanej osoby i na przykład przeciwdziałać rozwijaniu się chociażby miażdżycy w okresie kolejnych nie wiem, 10, 15, 20, a może nawet i 50 lat. Dlatego właśnie wybrałyśmy low carb. Kasia lubiła strączki, a strączki są dobrym źródłem białka, dlatego strączki w połączeniu z jajkami, niewielkimi ilościami sera, ale także orzechami, nasionami konopi i takimi produktami, które może nie mają aż tak dużo białka, ale łącznie nam się to uzbiera do fajnej ilości. I oczywiście do tego ryby, które też nie były codziennie. To pozwoliło nam skomponować smaczną dla Kasi dietę z odpowiednią ilością białka, z odpowiednio ograniczoną ilością tłuszczów nasyconych. I dzięki temu taka dieta wspiera redukcję. Kasia no, nie musi się nie wiem, przekonywać do mięsa, którego po prostu jeść nie chce, i ja też nikogo do tego nie zmuszam. A dodatkowo dbamy dzięki temu o te wszystkie inne elementy, które nam wyszły podczas wywiadu czy robiąc wyniki badań. I w takim właśnie przypadku dieta niskowęglowodanowa, dobrze zbilansowana, gdzie dbamy o niski ładunek glikemiczny posiłków, będzie lepszym wyborem niż dieta ketogeniczna. Jak bilansować dokładnie posiłki z przykładami? O tym za tydzień w kolejnym odcinku, także jeżeli ten temat Cię interesuje, to zapraszam również za tydzień. A jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach. Jeżeli jesteś, może na diecie low carb, u Ciebie się ona bardziej sprawdziła niż keto, a może na odwrót, to też daj znać, otwórzmy dyskusję w komentarzach. A tymczasem ja pozdrawiam Cię ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!